tym filmie rzucimy okiem na skopometr Zoi ZT702S, czyli połączenie cyfrowego multimetru i oscyloskopu w jednym urządzeniu w całkiem przystępnej cenie. Zapraszam do oglądania. Urządzenie przychodzi do nas w takim piórniku wypchanym po brzegi różnymi akcesoriami. Na samej górze mamy instrukcję obsługi, całkiem przystępnie napisaną w języku angielskim, są nawet kolorowe zdjęcia, czujnik temperatury w postaci termopary na takim spiralnym przewodzie, zamkniętej w szczelnej metalowej rurce. Następnie mamy sondę oscyloskopową z całym zestawem dodatkowych końcówek, przewody pomiarowe do multimetru, kabel USB-C do ładowania i transferu danych do komputera oraz oczywiście sam skopometr. Urządzenie do testów przysłał mi producent, także linki pod filmem prowadzą do tego modelu. Natomiast chodzą słuchy, że dokładnie taki sam sprzęt możecie kupić pod wieloma innymi markami, na przykład Anenk, Zotek i tak dalej. Najtaniej udało mi się go znaleźć za około 260 zł, także myślę, że co bardziej dociekliwi z pewnością sobie poradzą w tym temacie. Rzućmy teraz okiem na akcesoria. Mamy sondę oscyloskopową. Jest to zwykła chińska sonda o paśmie 60 MHz z przełącznikiem tłumienia razy 1 i razy 10. Wygląda całkiem przyzwoicie i powinna spełnić swoje zadanie. Do sondy dostajemy oczywiście dokumentację. Tutaj są jej parametry. Maksymalne napięcie 300 V RMS na tłumieniu razy 10. Do sondy dołączone są takie akcesoria. Krętek do regulacji kompensacji. Tutaj są takie końcówki izolujące. Natomiast zabrakło w tym zestawie końcówki sprężynowej o niskiej indukcyjności, którą podłącza się na końcu sondy, zamiast tego długiego przewodu masowego, który ściąga różnego rodzaju zakłócenia. Przewody pomiarowe do multimetru również należą do takich tańszych, chociaż mimo tego, że mają izolację PVC, to są całkiem elastyczne. Same sondy wykonane są z tworzywa, oznaczone kategorią trzecią i nic więcej. Z drugiej strony mamy maksymalne napięcie 1000 V. Odgiętki są w porządku, natomiast same końcówki są bardzo precyzyjne i pozłacane. Z drugiej strony mamy czterokońcówkowe wtyki bananowe z taką miękką izolacją, także jakiś czas powinny te przewody wytrzymać. Całkowita długość przewodów razem z sondami to jest około 1 metra, a ich rezystancja to ponad 700 Ohma. Jeżeli chodzi o parametry, to nie będę wchodził w szczegóły. Wszystko macie na załączonych screenach i w opisie filmu w postaci linka do dokumentacji. Mamy tutaj multimetr TrueRMS z automatycznymi i ręcznymi zakresami o maksymalnym wskazaniu 9999, 3 pomiary na sekundę, autowyłączanie, zasilanie z akumulatora 18650 o pojemności 2000 mAh, pomiar napięć stałych z dokładnością od 0,5% plus 3 cyfry, a więc sprzęt raczej warsztatowy, chociaż w praktyce ta dokładność pewnie będzie nieco wyższa. Dla napięć przemiennych dokładność 1%, deklarowane pasmo dla napięć przemiennych od 40 Hz do 1 kHz, pomiar prądu stałego z dokładnością od 0,8% i przemiennego od 1%, rezystancja od 0,5% w górę, maksymalnie do 100 megaohmów, pomiar pojemności z dokładnością od 2%, pomiar częstotliwości tylko do 100 kHz, temperatura od 20 do 1000 stopni Celsjusza i oczywiście pomiar ciągłości i spadku napięcia na diodzie, a więc są tutaj wszystkie niezbędne funkcje dla typowego multimetru. Warto dodać, że zarówno w trybie oscyloskopu, jak i multimetru urządzenie potrafi zapisać zmierzone wartości i przebiegi w postaci zrzutu ekranu do pamięci, które potem możemy przesłać do komputera. Mamy również możliwość aktualizacji firmware. Jeżeli chodzi o oscyloskop, to mamy jeden kanał o paśmie 10 MHz, próbkowanie 48 megasampli na sekundę, sprzężenie AC-DC, napięcie maksymalne 150 V na wejściu bez tłumienia, pamięć dla przebiegu 64 KB, podstawa czasowa od 100 nanosekund na działkę do 10 sekund na działkę, czułość od 20 mV na działkę do 10 V na działkę, automatyczne pomiary, standardowe tryby wyzwalania z regulacją zbocza, a więc tutaj również wszelkie niezbędne funkcje. Brakuje tylko kursorów. Zanim przejdę do dalszej części testu, krótko wspomnę o partnerze kanału PCBWay. Dla każdego, kto chciałby wykonać profesjonalną płytkę PCB, jest to świetna opcja pozwalająca już od $5 wyprodukować 10 sztuk PCB o wymiarach 10x10 cm i dwóch warstwach. Oczywiście możliwości PCBWay są o wiele większe i nawet zaawansowane projekty wielowarstwowe o skomplikowanej budowie nie będą dla nich wyzwaniem. Firma wykonuje również elementy z druku 3D i frezowane w różnych materiałach, a nawet jest w stanie wyprodukować Wam kompletne urządzenie na zamówienie od A do Z. Dla wszystkich widzów jest specjalny link w opisie filmu, który pozwoli Wam uzyskać kupon na $5 i wtedy najtańsze pierwsze zamówienie otrzymacie za free, trzeba tylko zapłacić koszty wysyłki. Zachęcam do zapoznania się z ofertą PCBWay, a teraz idziemy dalej. Obudowa wykonana jest z ABS-u, natomiast te czerwone elementy to jest taka cienka warstwa gumy. Z przodu mamy kolorowy wyświetlacz IPS o przekątnej 2,8 cala, także w stosunku do wymiarów jest on całkiem spory i jest naprawdę bardzo wyraźny. Szybka jest gruba i połyskująca, natomiast nie przeszkadza to prawie w ogóle w odczycie wartości z multimetru. Spójrzcie, jak to wygląda pod kątem. Pod względem czytelności jest naprawdę tutaj bardzo dobrze. Urządzenie jest całkiem kompaktowe, zobaczcie, jak prezentuje się na tle innych multimetrów i skopometrów. Skopometr zasilany jest z jednego akumulatora 18650, który jest w środku obudowy. Nie mamy tutaj dostępu z tyłu bezpośrednio do tego akumulatora.
Żeby go wymienić, musimy odkręcić te cztery śruby obudowy lub możemy go ewentualnie naładować, podłączając je tutaj z boku do gniazda USB-C. Tutaj pod tą osłoną mamy jeszcze wyprowadzenia generatora, służące do regulacji kompensacji sondy oscyloskopowej. Wszystkie przyciski są gumowe, natomiast przycisk włącznika jest dodatkowo podświetlany podczas ładowania urządzenia. Z tyłu obudowy mamy taką stopkę, która nie jest zbyt stabilnie zamocowana. Kolejne naciśnięcia przycisków powodują sukcesywne przesuwanie się skopometru i składanie tej stopki. Także pod tym względem kiepsko. Na górze mamy gniazdo sondy oscyloskopowej i jeżeli chodzi o tą fabrycznie dołączoną, to tutaj jest wszystko w porządku. Sonda siedzi, natomiast chcąc podłączyć do niego taki zwykły, standardowy kabel koncentryczny, szybko zorientujemy się, że jest tutaj naprawdę ciasno i nie jesteśmy go w stanie prawidłowo założyć, obracając do samego końca, bo po prostu nie ma tyle miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o gniazda pomiarowe multimetru, to tutaj jest dużo lepiej. Od razu można zauważyć, że mamy pełne tulejki pomiarowe, które są wytrzymałe. Fabryczne przewody wchodzą do końca, natomiast te z Brymena z tym dłuższym kołnierzem izolującym nie wchodzą do końca, ale trzymają się naprawdę w porządku. Żeby uruchomić sprzęt, wciskamy dłużej przycisk włącznika. I tak to wygląda. Na pierwszym ekranie mamy zawsze oscyloskop i urządzenie nie zapamiętuje ostatnio używanego trybu. Natomiast wszelkie ustawienia są zapisywane po wyłączeniu. Ustawmy sobie na przykład 2,5 V na działkę. Wyłączam sprzęt. Włączam jeszcze raz. Jest zapisane. Zacznijmy może od oscyloskopu. Wykonamy sobie najpierw kompensację tej sondy. Podłączyłem ją tutaj do tych wyjść generatora i dam auto, żeby pokazał się ładnie przebieg. No i jest. I teraz kręcimy sobie tutaj regulacją, żeby przebieg był idealnie prostokątny, tak jak teraz, w ten sposób. Na ekranie mamy następujące informacje. Tryb działania oscyloskopu. Tutaj mamy taki rysunek, który pokazuje nam, ile pamięci wykorzystywane jest na danej postawie czasowej. Tutaj, jak widać, mamy maksymalną pamięć w tym momencie. Tutaj mamy wartość postawy czasowej, czyli 250 mikrosekund na działkę. Amplitudę 50 mV na działkę. Tutaj jest wartość wyzwalania 0 mV. I tutaj też zieloną strzałką jest to zaznaczone. Mamy wskaźnik naładowania akumulatora. A tutaj mamy cztery zmieniające się funkcje, które odpowiadają tym przyciskom od F1 do F4. Jak widać, tutaj mamy jeszcze trzy podstawowe pomiary, do których potem możemy dodać jeszcze więcej wartości. Tutaj jest wskaźnik pozycji przebiegu na ekranie. Volt time to jest regulacja parametrów czasowych i amplitudowych. Mamy to teraz wybrane i tymi strzałkami lewo-prawo możemy sobie dostosowywać podstawę czasową, a góra-dół amplitudę. Jest to bardzo wygodne i intuicyjne. Następnie funkcja move to jest oczywiście przesuwanie przebiegu. Góra-dół, lewo-prawo. I tutaj pokazuje się taki dodatkowy, malutki trójkącik, który wskazuje nam, w którym miejscu przebiegu jesteśmy. Niestety z tego co widzę, nie da się go zresetować, żeby sam wskoczył na środek. Musimy to zrobić ręcznie. Jak również tutaj na osi pionowej, też musimy to ręcznie z powrotem dać na zero. Dalej mamy trigger, czyli regulacja poziomu wyzwalania strzałkami góra-dół. Tutaj pokazuje się zielony trójkącik i jeszcze linia na wykresie. Jeżeli wyjedziemy poza sygnał, no to przebieg nie będzie zsynchronizowany. Tutaj mamy sprzężenie AC-DC, czyli widać, że normalnie przebieg zaczyna się od zera, ale jeżeli włączymy sprzężenie AC, to ten kondensator usunie nam składową stałą i wtedy zobaczymy samą składową zmienną. Chociaż widać, że tutaj trochę się to dziwnie zachowuje, bo ten przebieg strasznie pomału zjeżdża. Powinno to raczej szybciej działać. No ale tak to wygląda. Jeżeli chcemy wybrać więcej opcji, klikamy przycisk z menu. I tutaj mamy powtórzone sprzężenie AC-DC, tryby wyzwalania. Auto, normalny, tryb normal wyświetli nam przebieg tylko wtedy, jeżeli będzie w zakresie triggera. Natomiast tryb single to jest tryb pojedynczy, czyli w momencie pojawienia się sygnału na oscyloskopie, zatrzymuje on przebieg na ekranie i wstrzymuje swoją pracę. Tutaj możemy sobie ustawić wyzwalanie zboczem opadającym i narastającym oraz ustawić mnożnik tłumienia. Tu powinno być w tym momencie razy 10, bo sonda jest ustawiona na tłumienie razy 10. Strzałkami przechodzimy dalej. Mamy język angielski, chiński, auto wyłączanie, 15 minut, 30, 60, 120. I cały czas załączony. Regulacja podświetlenia 100, 30%, 50%, 80%. Także tylko 4 poziomy. I tutaj mamy więcej pomiarów. Włączamy sobie i mamy wartość minimalną, RMS, okres, częstotliwość, wartość napięcia pik-pik oraz wartość maksymalną. Zapomniałem Wam jeszcze wspomnieć o ostatnim menu, w którym mamy możliwość kalibracji oscyloskopu, resetu urządzenia, wybrania trybu przesyłania zdjęć i aktualizacji, oraz na końcu możemy sobie sprawdzić wersję oprogramowania. No i tutaj oczywiście mamy przycisk auto, czyli oscyloskop automatycznie dopasowuje swoje parametry do badanego przebiegu. I tak to wygląda. Hold save, zatrzymywanie przebiegu. Jeżeli dłużej przytrzymamy ten przycisk,
to w tym momencie zapisuje nam się obrazek do pamięci urządzenia. I to sobie potem zobaczymy na komputerze. A tutaj przycisk Mode, czyli wybieranie multimetru albo oscyloskopu. Urządzenie bez problemu jest w stanie mierzyć napięcie sieciowe, zarówno jeżeli chodzi o multimetr, jak i oscyloskop. Dlatego na samym początku ostrzeżenie dla Was, jest to również napisane w instrukcji. Nie wolno dokonywać pomiaru tym sprzętem podczas ładowania z portu USB-C, gdyż nie ma tutaj izolacji galwanicznej pomiędzy wyjściami oscyloskopu, jak i generatora. Mierza tutaj rezystancję pomiędzy masą oscyloskopu a generatora. Mamy normalnie połączenie galwaniczne. Także na to trzeba bardzo uważać i ta osłonka powinna być w miarę możliwości zawsze zamknięta. Jeżeli chodzi o rezystancję pomiędzy masą oscyloskopu a masą portu USB, to tutaj mamy 1,5 megaohma, czyli również nie ma izolacji galwanicznej. Natomiast masa multimetru, z tego co widzę, jest izolowana galwanicznie zarówno od oscyloskopu, jak i od portu USB. Najpierw sprawdzimy sobie pasmo przenoszenia tego oscyloskopu. Dolną granicę ma podaną od 10 Hz, ale jak możecie zobaczyć, podałem mu tutaj 1 Hz i 1 V peak-peak i oscyloskop świetnie sobie radzi, mierzy napięcie peak-peak, częstotliwość podaje. No i pojedziemy sobie w górę do tych 10 MHz i powyżej i zobaczymy, jak przebieg będzie się prezentował. Jeżeli wartość napięcia spadnie do 0,707 V, to będzie koniec naszego pasma przenoszenia. 10 Hz, 1 kHz, 100 kHz, 1 MHz. Tutaj to auto mu trochę dłużej zajmuje. Jest ok. 1 mega. No widać, że już nie jest taki stabilny jak na początku, ale jest do przeżycia. Jedziemy dalej. 2 mega. 3, 4, 5. Coraz bardziej zaczyna latać. Napięcie pik-pik 0,95 V. 6 mega. 7, 8, 9 mega. 10 i zobaczcie, co się dzieje. Mamy amplitudę ok, ale niestety widać, że są problemy z przetwarzaniem tego sygnału. Także no bez szału, jeżeli chodzi o te graniczne parametry. Pasmo analogowe jest zachowane, natomiast przetwornik analogowo-cyfrowy tutaj już nie wyrabia. Mamy tutaj 48 megasampli na sekundę, także dla sinusa jeszcze powinno być w miarę ok, ale wygląda to jak widać. Zjedźmy do 9, no już tutaj jest powiedzmy trochę lepiej. Przy 8 jest powiedzmy akceptowalnie. Tej podstawy czasowej nie da się już bardziej rozszerzyć. Mamy 100 nanosekund na działkę. A realne dla sinusa te 8 MHz, jeżeli chodzi o użyteczność na wyświetlaczu, to jest do osiągnięcia. No ale pojedźmy dalej i zobaczymy, co się stanie. 10 mega, 11, 12. Przy 12 mega oscyloskop już ma problemy. Przy 11 mega wygląda to tak. Także to pasmo analogowe według dokumentacji się zgadza, natomiast z przetwarzaniem sygnału przy takiej częstotliwości oscyloskop już sobie nie radzi. Realnie te 7, 8, powiedzmy 9 jest użyteczne w jakimś tam stopniu. Teraz przebieg prostokątny, 1 kHz, tak samo 1 V peak-peak. No i przy 1 kilo tak to wygląda. Dajmy 10 kg, bez problemu. 100 kHz. Jest w porządku, chociaż na krawędziach już widać ograniczenie tego pasma. Dajmy 1 MHz. No i tak to wygląda przy 1 mega. No mamy tu jakieś dzwonienie jeszcze. Ale prostokąt jest ok. 2 mega, a jeszcze rozciągniemy podstawę. No powiedzmy jest w porządku, 2 MHz. 3, 4, 5. No i tutaj już nie mamy o czym mówić. Przy 5 MHz przebieg prostokątny 1 V peak-peak, tak to się prezentuje, to praktycznie, no praktycznie nie jesteśmy w stanie odczytać, co to jest za przebieg. Widać, że jest okresowy, ale czy to sinus, czy to prostokąt, no dalej to już wiadomo, będzie sinus. Także dla prostokąta 3 mega, 4 powiedzmy, do 5 mega. Ustawiłem teraz przemiatanie od 1 Hz do 10 MHz w czasie 1 sekundy i tak to się prezentuje na ekranie. Widać, że oscyloskop jest bardzo responsywny. Przebieg zmienia się dynamicznie, tak jak powinien, także tutaj żadnych zastrzeżeń pod tym względem. Ustawiłem teraz 1 kHz przebieg sinusoidalny i amplitudę peak-peak 10 mV. No i zobaczmy, dam auto. No i mamy tutaj coś. Tylko czemu nie zjechał na sam dół z amplitudą? Ok. Weźmy sobie teraz triggera. Podnieśmy trochę. No i jest, da się to uzyskać. I da się to zobaczyć. A widać, że pomiar tutaj jest w voltach, także jest dość niedokładny. Trzeba mieć też na względzie, że te pomiary wykonywane są po prostu jakby z pamięci ekranu. No i tutaj jest dokładność 3% oscyloskopu, także również to wszystko się kumuluje tutaj. No i zwiększę teraz amplitudę. 20 mV. 50. 100 mV. No i tutaj już jest oczywiście lepiej. Przebieg jest bardzo ładny, stabilny. Dajmy jeszcze sygnał szumu. No i całkiem nieźle, szybko się to odświeża. Tak się złożyło, że mam pod ręką taką płyteczkę. To jest płytka z jakiegoś skanera kodów kreskowych. Mamy tu na pokładzie jedną przetworniczkę 1,8 V i drugą jakąś przetworniczkę chyba 3,3 V. Mamy tutaj również rezonator kwarcowy 12 MHz. Także zmierzymy sobie oscyloskopem, jak wyglądają te przebiegi. Włączyłem zasilanie tej płytki i zobaczmy najpierw wyjście na cewkę pierwszej przetwornicy.
No i spójrzcie, jak to wygląda. Niestety będą problemy z synchronizowaniem, bo ta przetwornica cały czas pracuje. Ale widać, że działa. W tym momencie jest mało obciążona, bo zasila tylko jeden układ. I podłączę się tutaj na jej wyjście, żeby ją troszkę obciążyć przez rezystor. I zobaczcie, widać, że przebieg się zagęszcza. Prawidłowo moduluje nam przebieg na cewce. Tu mamy drugą przetwornicę. Może tutaj uda się wyzwolić prawidłowo, synchronizować, żeby coś było lepiej widać. A teraz widać trochę lepiej. No i zobaczmy, dam jej obciążenie, czy zmieni się cykl pracy. Delikatnie, ale widać. I teraz na przykład zrobię zrzut ekranu. I pokażę wam tutaj na filmie, jak to wygląda. I zmierzymy sobie teraz z drugiej strony ten rezonator kwarcowy. On ma 12 MHz. No i jest 12 MHz, proszę bardzo. Także spoko. Da się tym zdiagnozować, czy układ działa, czy kwarc pracuje prawidłowo. Tak, patrzę na tą płytkę i przecież mamy tutaj jeszcze pamięć, także ją też możemy sobie zmierzyć. Powinno z niej coś wychodzić przy starcie urządzenia. Także podłączyłem się tu do jednej nóżki i zobaczmy, włączam płytkę. No i jest coś, idzie coś i przestało. Próbujmy to szybko zatrzymać. Ok, teraz sobie to poszerzymy. No i proszę bardzo. Widać, że coś odbiera. Oczywiście nie ma tutaj możliwości analizy takich sygnałów. Jest to proste urządzenie, no ale do diagnostyki idealne, zobaczcie. I teraz cyk, zapisuję go do pamięci. No i mamy zapisane. Tylko szkoda, że w tym trybie ekran się resetuje. No ale przynajmniej przebieg jest zapisany. No i teraz pomiar trochę z grubszej rury, czyli napięcie sieciowe. Oczywiście przez transformator. Sonda razy 10 oczywiście. No i włączam zasilanie. I zobaczmy. Dajemy auto. Tu jest na DC, damy na AC. Jeszcze raz. No i mamy tutaj RMS dość dużo. 255 V, 50 Hz, napięcie pik-pik 700 V. Zobaczcie, mamy 100 V na działkę i to jest maksimum dla tego oscyloskopu. Także siłą rzeczy nic wyższego tutaj raczej nie zobaczymy. Także zapiszę sobie też ten przebieg i pokażę wam tutaj, jak to wygląda. Na życzenie jednego z widzów pokazuję jeszcze, jak wygląda sygnał kompozytowy na tym oscyloskopie. On jest tutaj podany z wyjścia tego oscyloskopu, który ma wyjście na TV. No i jak możesz zobaczyć, szału tutaj nie ma i nie będzie, bo po prostu ten oscyloskop ma zbyt skromne możliwości, żeby to dobrze wyświetlić. Ma tutaj tylko proste wyzwalanie, nie ma wyzwalania sygnałem wideo. Także możemy się bawić tylko tym triggerem, żeby coś więcej tutaj zobaczyć. To jest maksymalna ilość szczegółów, jakie można zobaczyć z tego sygnału kompozytowego. Lepiej nie będzie. Także mam nadzieję, że ciekawość została zaspokojona, no ale to raczej nie jest jakieś zaskoczenie. I teraz sprawdzimy sobie multimetr. Żeby w niego wejść, klikamy przycisk Mode i bardzo szybko się przełącza. Tutaj wszystko jest tak jakby symultanicznie uruchomione. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj takie średniej wielkości cyfry i bar graf, który jest obecny na każdym zakresie. I sprawdźmy sobie od razu, jak ten bar graf się zachowuje. No i jak możecie zobaczyć, nie działa on specjalnie płynnie. Wydaje się, że odświeża się tak samo jak cyfry na wyświetlaczu, a powinien szybciej, więc to jest taka tylko funkcja, powiedzmy, dekoracyjno-informacyjna, w którym miejscu zakresu jesteśmy. Szkoda, że nie ma tutaj opcji wyłączenia tego bar grafu i powiększenia tych cyfr, wtedy wyglądałoby to dużo czytelniej. No i zobaczcie, ta podstawka, nawet tak delikatnie napięte przewody potrafią przewrócić ten multimetr. I sterowanie tym multimetrem polega na tym, że pod tymi przyciskami od F1 do F4 mamy odpowiednie zakresy pomiarowe i możemy mierzyć różne wielkości. Tutaj mamy wolty. Po wciśnięciu drugi raz mamy napięcie przemienne, True RMS. Jak możecie zauważyć, tutaj na dole cały czas pokazuje się wartość maksymalna, minimalna i w tym przypadku częstotliwość. Natomiast w przypadku napięcia stałego wartość średnia. I jest to wartość średnia z cały czas zbieranych pomiarów przez multimetr. Nie znalazłem tutaj opcji kasowania tego, także jeżeli chcemy to wyzerować, musimy przejść na inny zakres i wtedy z powrotem. Pod przyciskiem F2 mamy pomiar rezystancji, pomiar ciągłości, pomiar spadku napięcia na diodzie oraz pomiar pojemności. Tutaj mamy pomiar prądu stałego i przemiennego. A tutaj prądu w miliamperach. Przy każdej zmianie tego zakresu na prąd pokazuje się komunikat o konieczności poprawnego podłączenia przewodów pomiarowych. No i to są z grubsza podstawowe funkcje. Tutaj na dole mamy relative, czyli pomiar względny. Wciskamy to i zerujemy sobie aktualne wskazanie na wyświetlaczu. I teraz możemy jakby od zera wykonywać sobie kolejne pomiary. To się przydaje, jeżeli mamy jakąś wartość szczątkową, której nie chcemy mieć, albo na przykład do zerowania rezystancji przewodów pomiarowych podczas pomiaru rezystancji. Tutaj przycisk Auto Range, służący do ręcznego wyboru zakresów lub automatycznego. Klikamy raz, teraz mamy tryb manualny, tutaj się pokazuje. No i zmieniamy sobie zakresy. Jeżeli wciśniemy i przytrzymamy ten przycisk, multimetr wchodzi w tryb auto z powrotem. Przycisk Hold służy do zamrożenia wskazania, natomiast jeżeli przytrzymamy go dłużej, możemy sobie zapisać zrzut ekranu z naszym pomiarem. Fajna funkcja, niestety nie ma tutaj możliwości przeglądania tych zrzutów w samym multimetrze. Musimy to skopiować do komputera i dopiero sobie wtedy możemy oglądać. No i przycisk Mode, to wiadomo, wchodzimy w oscyloskop.
Te strzałki góra, dół, lewo, prawo w trybie multimetru w ogóle nie działają. Jeżeli wejdziemy sobie w menu, to mamy powtórzone to menu z oscyloskopu, wybór języka, auto wyłączanie, regulacja podświetlenia i wersja oprogramowania. I sprawdzimy sobie na początku pasmo przenoszenia przetwornika TrueRMS. Według dokumentacji wynosi on od 40 Hz do 1 kHz. W tym momencie na generatorze ustawiłem 1 V RMS. Częstotliwość możecie obserwować tutaj i tutaj na Sanwie. Mamy 10 Hz, wszystko jest pięknie, 1 V. 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, amplituda zaczyna spadać, 2,9, 3 kHz, no i przy 3 kHz mamy spadek o 3 dB, czyli 707 mV i takie jest pasmo dla przebiegu sinusoidalnego. Teraz przebieg trójkątny i jedziemy 20, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, amplituda spada, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, no i 3 kilo. Także tak samo. I teraz taki przebieg arbitralny, zniekształcony. Tutaj ustawiłem 4 V pik-pik, żeby wartość RMS wynosiła około 1 V. No i zobaczmy, 10 Hz jest ok. 20, 50, 500 Hz, 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo. No i przy około 2,5 kHz mamy 700 mV. Pasmo jest wyższe od deklarowanego o 1,5 kHz. Teraz kontrolujemy sobie zakres napięcia DC. Obydwa multimetry podłączone są równolegle do zasilacza laboratoryjnego. Mamy około 15 mV, około 50 mV. Wskazania się mniej więcej pokrywają, także jest ok. 100 mV, 200 mV, 500 mV. Jest ok, zobaczcie. Różnice są bardzo niewielkie. Tu jest dokładność około 0,5%, ale widać, że jest o wiele lepiej. Mamy różnicę na poziomie 1 mV, a nawet mniej czasami. 2 V, 5 V, bez żadnego problemu. Wskazania bardzo podobne. 10 V, 20 V, proszę bardzo. 30 V, 40, 50 V. I 56,4 to jest maksimum zasilacza mojego. Jak możecie zauważyć, wskazania są bardzo dokładne, powyżej specyfikacji i bardzo podobne do dużo droższego multimetru o wyższej dokładności. Także tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Dla rezystancji w trybie automatycznym multimetr ma na najniższym zakresie aż 2 miejsca po przecinku, także fajnie. No i zobaczymy, jak sobie radzi na małych rezystancjach. Tutaj mam dekady razy 0,1 i zacznijmy od 1,1 Ohma. Mamy 0,08, 0,09, 0,2, 3, 0,5 ohma i 1 ohm. Bez zarzutu, pomiary są wystarczająco dokładne. Ta dekada jest 1%, także tutaj jest w porządku. I teraz sprawdzimy sobie, jak szybko multimetr zmierzy rezystancję 0,5 ohma na zakresie automatycznym. Wiadomo, że na takim zakresie on zaczyna zawsze od mega ohmów i schodzi na dół, także powinno to chwilę potrwać. No więc zobaczmy. O! Nie jest źle, trochę to trwa, ale myślę, że jest spoko. Jeżeli chcecie szybciej wykrywać takie niskie rezystancje, to możecie sobie przełączyć zakres na ręczny, na ohmy i wtedy mamy tak. I już praktycznie jest. Sprawdzimy wyższe rezystancje, tutaj mamy kilo ohmy. 1 kilo, ładnie. 5 kilo, 8 kilo, 10 kilo. W porządku, bez zarzutu. 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo. No i żeby nie przedłużać, 1 mega 1%. Bardzo ładnie. I 50 mega 5%. Bardzo dobrze. I teraz mamy w kolejności tester ciągłości. Najpierw sprawdzimy sobie na tych fabrycznych sondach. Zobaczcie, prawie 0 ohmów pokazuje na tych przewodach. Raczej nie jest to prawdą. Łapie dobrze, ale mocno przeciąga. Zobaczymy, jak wyjdzie na testach. Tutaj na moim testerze symuluje zwieranie sond. W tym momencie co 1 sekundę na pół sekundy, czyli mamy 1 Hz częstotliwość i wypełnienie 50%. Widać to tutaj na oscyloskopie. Teraz będę zwiększał częstotliwość. 3 Hz. Już przy 3 Hz dźwięk testera ciągłości się zlewa. Także jest dość mocno przeciągający. Przy 4 Hz to mamy praktycznie ciągły sygnał. Także bez szału. Teraz znowu podaję 1 Hz i 50%, ale będę zmniejszał wypełnienie. 30% jest ok. 20%. 10%, czyli na 100 milisekund zbieram sondy. Jest ok. 50 milisekund. W porządku. 10 milisekund.
30 milisekundach tester ciągłości zaczyna się gubić, zobaczcie. I teraz nie słychać. Dopiero teraz. No i teraz test praktyczny. Chcę sprawdzić, ile nóżek tego układu jest podłączonych do zasilania. No i będę sobie przejeżdżał tutaj naokoło. To już jest wcześniej sprawdzone i powinno ich być 7. Zobaczmy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6. I jednej brakuje. Jeszcze raz. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz jest. Czyli trzeba trochę wolniej przejeżdżać. Jeżeli chodzi o pomiar spadku napięcia na diodzie, to mamy tutaj dostępne 3,24 V, także w porządku. Natomiast prąd testujący wynosi równe 2 mA. Pozwoli nam to na bezproblemowe przetestowanie większości typowych diod LED czy sprawdzenie spadku napięcia na diodach krzemowych. Mamy 0,6 V, na dwóch w szeregu 1,170 i na trzech w szeregu 1,72 V. Także tutaj jest w porządku. Zobaczmy, ile mamy pojemności przewodu. Około 100 pikofaradów. Także tu sobie odejmiemy i będzie tu 350. No i jedziemy dalej. 1 nano, 1,06 nano. Bardzo ładnie. 10,065 nano. Bardzo ładnie. Tutaj pamiętajmy, że te kondensatory nie są precyzyjne, jak również dokładność pomiaru na tych zakresach nie jest duża. 98 nano. Bardzo ładnie. 576 nano, bardzo dobrze. Szybko je ładuje z tego, co widzę. 1 mikro, bardzo dobrze. 10,18 mikro. No, tutaj już trochę dłużej ładuje, ale jest ok. 105 mikro. W porządku. 509 mikro. Ok. 939 mikro. 3293 mikro. Tutaj troszkę trzeba poczekać, żeby się ta pojemność ustabilizowała. Jest w porządku. Dołóżmy tutaj do 6,6 mF. 6,6,6,6, zobaczcie. Prawie perfekcyjnie. No i teraz 8,285 mikrofarada. No i dołożymy jeszcze do 13,5 około milifarada. Do 11,5, przepraszam. Do 11,5 milifarada. No i jest bardzo ładnie. Do identyfikacji kondensatorów w warunkach warsztatowych jak najbardziej wystarczający sprzęt. Teraz skontrolujemy sobie pomiar prądu. 20 mA, zobaczmy. Co tu się dzieje? A, dobra. Zobaczcie, u mnie się stało to samo co u innych. Zapomniałem, że tutaj pierwszy jest zakres amperowy, a drugi miliamperowy. Podłączyłem się pod gniazdo miliamperowe. Jeżeli źle wybierzecie zakres prądowy, to on zacznie pokazywać głupoty. Także trzeba na to zwracać uwagę i odpowiednio ustawić zakres do mierzonych wielkości. No i teraz już mamy OK. Tutaj multimetr po prostu nie wykrywa, w których gniazdo jest fizycznie włożony kabel pomiarowy. No i musimy sami tego pilnować. Polecimy sobie od najmniejszych prądów. I zobaczcie, mam 1,20 mikroampera. Tutaj nie ma nic. Jedziemy dalej. 2 mikroampery. Tutaj troszeczkę jedynka wskakuje. 4 mikroampery. No i tutaj się zaczyna dopiero coś dziać. Przy 5 mikroamperach również jakieś takie raz więcej, raz mniej. 10 mikroamperów. No i tutaj już skoczyło na 10. Także przy tych początkowych niskich wartościach tutaj jest jakiś problem. 20 mikro. To już się robi w porządku. 30 mikro. 50 mikro, 100 mikroamperów, 200 mikroamperów, 500 mikroamperów, no i teraz 1 mA, 2 mA, tutaj już muszę przejść na zakres miliamperowy, a tu jeszcze mamy w mikroamperach 3 mA, no i teraz pojedziemy już wyżej, około 10 mA, 20 30, 50 mA, 100 mA, no i tu już mamy zakres przekroczony, bo jest tylko do 99,99, także przełączymy się na ampery.
I musimy tutaj zmienić na ampery. No i tutaj też się przełączymy. 200, 300, pół ampera, w porządku, 1 amper, bardzo ładnie, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 amperów i tutaj włączył się alarm. Ten jeszcze do 10 nie doszedł. Tutaj widać, że prąd jest troszeczkę wyższy na końcu zakresu. Widocznie już się nagrzał rezystor pomiarowy. Nagrzał się zdecydowanie, zobaczcie, pokazuje mi na odpiętych sondach 9 mA. No i spada ta wartość. Ale to jest raczej przewidywalne. Ja tutaj tego pomiaru dokonywałem dość długo. Nie ma tutaj takiego rozjazdu jak w Anengu AN870, no bo tutaj również nie ma zakresu do 20 A, tylko jest do 10. Byłbym zapomniał jeszcze o pomiarze temperatury, ale zrobiłem wam tutaj zdjęcie już prawidłowo mierzonej gotującej się wody i jak widać wszystko jest w porządku. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że mamy tutaj możliwość aktualizacji firmware i przesyłania tych zrzutów ekranów do komputera. Zoe do tej pory wydał już kilka aktualizacji i ja ten skopometr już zaktualizowałem, mam w tym momencie najnowszy soft. Jak przeprowadzić aktualizację już wam pokazuję. Wchodzimy sobie w menu, przechodzimy na sam koniec, tutaj mamy wersję, a tutaj mamy funkcję storage. Klikamy F3 i multimetr przechodzi w tryb pamięci masowej. W tym momencie powinien nam się pokazać w komputerze i jest tutaj. Z tego co widzę, ma pojemność 15 MB. I teraz tak, na tym dysku mamy folder firmware i tutaj po prostu przeciągamy plik, który ściągniemy sobie ze strony Zoe i wtedy skopometr odłączy się, przejdzie w tryb aktualizacji i po restarcie będzie już zaktualizowany. Natomiast w tym folderze PIK mamy tutaj nasze zrzuty ekranu zapisane i one są w formacie BMP. I jak sobie je otworzymy, to tak to wygląda. Mamy rozdzielczość 320x240, czyli jest to rozdzielczość wyświetlacza i wygląda to bardzo ładnie. Warto tutaj zaznaczyć, że skoro ten dysk ma tylko 15 MB, to za dużo nam tych obrazków nie wejdzie, ponieważ jeden obrazek zajmuje około 150 KB. Także 10 obrazków to powiedzmy 1,5 mega, tak na oko, no to 100 obrazków myślę maksymalnie tutaj wejdzie. No i tyle, procedura przesyłania jak i update'u softu jest bardzo prosta, myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Co pierwsze rzuca się w oczy, to metalowe gwinty śrub obudowy. Bardzo dobre rozwiązanie. Także możemy ją rozkręcać wielokrotnie i to się nie wyrobi. Jeżeli chodzi o akumulator, to z tego co widzę jest on zbudowanym zabezpieczeniem, także niestety nie wymienimy go sobie na zwykłe ogniwo, bo prawdopodobnie producent przewidział tutaj zastosowanie takiego akumulatora z BMS-em, także będzie trochę droższy w zakupie. Co tu jeszcze fajnego widzę? Gniazda pomiarowe w postaci pełnych tulejek, przykręcanych do tych blaszek, do płytki PCB. Zobaczcie, one są wmontowane w sztywną obudowę i mają metalowy gwint, także ta blaszka nie pracuje podczas wkładania przewodów pomiarowych i dzięki temu nie uszkodzi się. Poza tym te pełne tuleki są wytrzymalsze, nie wyrabiają się, nie rozpychają się. Tutaj mamy bezpiecznik 10 A od dużego zakresu prądowego, jest on na 250 V. Tutaj jest bezpiecznik 200 mA, również na 250 mV. Rezystor pomiarowy prądowy, tutaj kolejny rezystor i transil zabezpieczający przed przepięciami. Przekaźnik od przełączania zakresu multimetru. Tutaj zauważcie, jest pomiar napięcia, jak ta śrubka jest blisko tego punktu lutowniczego. Przecież to się prawie dotyka i tutaj też. Także już widać, że ten multimetr na pewno nie ma kategorii 4 600 V, 3 1000 V. Przez sam ten fakt już byłby po prostu skreślony, nawet nie trzeba się znać dobrze na przepisach. Tutaj mamy termistor PTC i te dwa tranzystory w układzie takiej podwójnej diody Zenera, to co już mogliście zobaczyć w Anengu AN870. Jeżeli napięcie dodatnie lub ujemne przekroczy pewną wartość, te tranzystory zaczynają przewodzić, zaczyna grzać się ten termistor PTC, no i powoduje on ograniczenie prądu w obwodzie. Tutaj mamy źródło napięcia odniesienia, jest to ICL8069, natomiast mikrokontroler multimetru ma oznaczenie DM1109EN. Tutaj mamy pamięć EEPROM do zapisywania ustawień multimetru i danych kalibracyjnych, czyli taki standard można powiedzieć. Tutaj buzzer zasilany przez ten tranzystor, tutaj jest dioda SMD podświetlająca przycisk włącznika podczas ładowania. No i możemy zauważyć tutaj taką grubą linią, oddzielone są sekcje płytki. Prawdopodobnie te układy biorą udział w izolacji sygnałów lub napięć, które idą z multimetru do procesora. Tutaj mamy jakieś dwie diody, tu jest jakaś mała przetworniczka. Po drugiej stronie również jakaś mini przetworniczka. Tutaj mamy układ TP4056. Jest to bardzo popularny, tani kontroler ładowania akumulatora litowo-jonowego.
Tutaj przy gnieździe USB-C widać transil zabezpieczający. Obwód wejściowy oscyloskopu zamknięty jest pod tą puszką. No i tutaj mamy tasiemkę, która prawdopodobnie idzie do wyświetlacza. Zaraz to sobie rozkręcimy dalej. Wyświetlacz jest w takiej ramce, zobaczcie. Interesujące. No i tu z drugiej strony mamy gumowe przyciski, jak do pilota od telewizora. Mamy główny mikrokontroler, którego oznaczenia są niestety zamazane. Tutaj jest jakaś pamięć do tego mikrokontrolera. I nie widzę tutaj nigdzie przetwornika analogowo-cyfrowego. Pewnie jest pod tą blachą, no ale trzeba go zobaczyć. A to hultaje jedne. Przetwornik też zamazali, zobaczcie. Niech ich szlag jasny trafi. Dobra, nieważne. Może uda się znaleźć w internecie. Ten mikrokontroler to jest pewnie jakiś Cortex M4, coś takiego. Natomiast w tym momencie nie wiem, co to jest za przetwornik analogowo-cyfrowy. Tu jakiś układ przełączający, nic istotnego generalnie z tej strony. Tutaj mamy przekaźnik elektroniczny, który włącza nam ten kondensator w obwód wejściowy oscyloskopu. No i ten kondensator odcina nam składową stałą sygnału. Jest bezpiecznik na wejściu USB-C, także spoko, zawsze to jakieś zabezpieczenie. Tutaj mamy pola od przycisków gumowych, nic specjalnego. Jakiś przygodny tranzystorek, czyżby od sterowania przekaźnikiem? Możliwe. Gnia zabezpieczników zalutowane są poprawnie, blaszki od gniazd pomiarowych również. Cyna przechodzi tutaj na drugą stronę, także mamy przetop. Oczywiście rezystor pomiarowy bocznik słabo zalutowany, cyna nie przepłynęła na drugą stronę. Za to z tej strony mamy gluta. Tutaj też gniazdo akumulatora takim glutem zalutowane, ale powiedzmy, że jest ok, trzyma się. Tego ekranu od obwodu wejściowego oscyloskopu nie będę już wylutowywał, bo jak się okaże, że tam jest wszystko też zamazane, to mnie normalnie krew zaleje. No jeżeli ktoś z Was widzi coś interesującego tutaj, to dajcie znać. Płytka wygląda przyzwoicie, są tu jakieś ślady topnika drobne. Nie widzę tutaj żadnych poprawek poprodukcyjnych. To był bardzo dobry pomysł z tymi tulejami metalowymi. Pod względem mechanicznym myślę, że jest tu naprawdę przyzwoicie i powinien ten sprzęt jakiś czas wytrzymać. Tutaj również zastosowane jakieś wzmocnienie z tyłu. No i jest to naprawdę sztywne, muszę przyznać. Nawet po rozkręceniu tego obudowy zachodzą na siebie. W drugiej części jest taki język. Tutaj wchodzi w to wgłębienie. Jak na Zoteka czy Anenga. No to mechanicznie tutaj się poprawili, zdecydowanie. Tylko ta klapka badziewna. No i zobaczmy, bez włączonego zasilania nie ma prawie nic. Włączam. No i zobaczcie, skoczyło chwilę na pół ampera, a teraz mamy 340 mA, także nie jest to mało. W przypadku multimetru jest prawie to samo. Także przy takim akumulatorze 2000 mAh, teoretycznie maksymalnie niecałe 6 godzin, a w praktyce jest tu około 4-5 godzin pracy. Także polecam wymianę tego akumulatora na większy. Maksymalnie z tego co wiem, chyba można dostać taki akumulator o realnej pojemności około 3500 mAh. No bo niestety podczas tych testów faktycznie musiałem go kilka razy ładować. Gdybym mógł chciał sobie tak zostawić na stole na cały dzień, no to na pewno by nie wytrzymał, wymagałby przynajmniej jednego ładowania dziennie. Także warto ten akumulator jak najszybciej wymienić, jeżeli zależy Wam oczywiście na dłuższej pracy. Podczas ładowania dobrymi kablami na wyłączonym zasilaniu jest tylko pół ampera, więc mamy prawie 4 godziny ładowania i włączenie sprzętu powoduje zwiększenie poboru prądu, ale nie zwiększa nam się prąd ładowania. Ten prąd idzie po prostu na zasilanie sprzętu. Za około 260 zł dostajemy bardzo przyzwoity komplet do diagnostyki i napraw w wielu dziedzinach. Czy to będą laptopy, elektronika użytkowa, wzmacniacze, jakieś przetwornice, czy elektronika samochodowa. Ten sprzęt spełni swoje zadanie i w większości przypadków będzie wystarczający. Wykonanie oprócz tej stopki jest również bardzo przyzwoite. Metalowe gwinty w obudowie, pełne przykręcane tulejki gniazd pomiarowych. Całkiem solidna, zwarta obudowa. Wyświetlacz ma bardzo ładne kolory, szerokie kąty widzenia i jest kontrastowy. Faktycznie może być to IPS. Dodatkowo wsparcie i możliwość aktualizacji firmware'u, jak również zapisywanie przebiegów i wskazań w pamięci są bardzo dużym plusem. Jeżeli chodzi o minusy, to przede wszystkim niezgodność z podawanymi kategoriami ochrony przeciwprzepięciowej. Oscyloskop nie radzi sobie najlepiej powyżej 7 MHz z przebiegami innymi niż okresowe. Wbudowany akumulator, który trzeba ładować co 4-5 godzin, a można by zastosować zwykłą klapkę do jego szybkiej wymiany i niski prąd ładowania 500 mA, przez co trzeba go będzie ładować przez około 4 godziny od zera. Mimo tych minusów, sprzęt jest w mojej ocenie warty polecenia i myślę, że jeśli zdecydujecie się go kupić po zapoznaniu się z tym filmem, powinniście być jak najbardziej zadowoleni z zakupu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym mierniczku. Jeżeli macie jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Tyle ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmu. Trzymajcie się!